Jakoś uczennice, znowu jakiś quest. Smell. Ja ogólnie strasznie lubię, lubiałem i dalej lubię wykonywać questy w tej grze, bo one są nie tyle co fajne, ale jest ich dużo i po prostu z przyjemnością się je wykonuje, bo i z tego względu też, że jest nagroda jest fajna, nie robi się je po nic, tylko że dla jakiejś reputacji, tylko zawsze dostajemy coś. Jak to jakiś, jak to poszukiwacz przygód. Zawsze coś nam dają. Przy okazji też można sobie expa nabić. Prowadzenie, chyba to tam będzie. Tak, jakiś rozbójnik znowu. Aha, i level dostaliśmy, dobrze. Umiejętność, z czego, co by sobie tutaj kliknąć? Może wyładanie toporem. To już jest fizyczna, o. I na przykład siła. Okej. Okay. Tu widzimy, tu będą chyba, sporo będzie ich. Możemy nawet zginąć. No jest jakieś lagi w ogóle. Co się dzieje? To jest jakiś lepszy. Szaman. O, dostaliśmy akurat serce goblina. I jakiś mieczyk. Chyba ten. Albo nie, zobaczmy nawet, jaki to mieczyk był. Jakiś mieczyk ładny taki. No, fajnie. Zróbmy jeszcze może ten quest na, przy okazji. Kamga teraz jest nieprzyjemna. Ogólnie sposób walczenia jest taki, że się przeciwnicy nie uciekają, tylko stoją w miejscu, można trzymać na nich kursor i wtedy postać sama wali, sama uderza. Albo klikać, ale to jest raczej takie nieekonomiczne dla oj, dla myszki. Dobrze, już lepsi przeciwnicy widzę. Czwarty level, my mam który? Zaraz. Też mam czwarty, ale to spoko. Gin. Dobrze. Jest, co to jest? Szafka. Patrzcie, jakiś dobry koleś. Taki mu się, taki wzorek przy tym kółku się pojawia. My dostali w ogóle jakiś rozmach, ale tylko na broń dwuręczną, a my nie mamy taki akurat. Dobra, chodź tu. O. A dwa hity ze skilla, pięknie. Tu jeszcze jakiś pretorianin. I skrzyneczki. Nawet sporo tych skrzyneczek. Jakieś kruki latają, nie wiadomo co. Dobrze. Myślę, że sobie tutaj poeksplorujemy jeszcze. Tutaj między tymi. Zanim pójdziemy do tego dobrego. O, patrzcie, dostaliśmy tarczę. Możemy sobie założyć i mamy tarczę. Fajnie. Dla mnie, jak gram krasnoludem, to dla mnie jest najlepszy układ właśnie ten. Tarcza plus jakiś fajny toporek, ewentualnie jakiś... ewentualnie jakiś duży topór, co wcześniej tam pokazywałem. I tu nic nie ma. I tak się oglądam, a tu trzeba uwolnić tą uczennicę. A trzeba zabić czarodzieja. No tak, logiczne. Dobra, chodźcie tu. O, mogliście teraz zobaczyć, że ten skill przeszedł na tego drugiego kolesia. Korsarz z Urkuk.
Okej, okay, złoto. Złoto się zbiera. Potem jest go naprawdę dużo. I w sumie jest niepotrzebny. Pamiętam, jak miałem parę milionów i nie miałem co z nimi robić. Takie to wielkie, myślałem, że trochę mniejsze. A oni chyba nie otworzył drzwi, z tego co pamiętam. Będzie trzeba uważać. Mam coś dobrego? Nie mam nic. Może rządy sobie włączę to by do jakiejś lepszej itemki. Atakuj. O, uleczył go skubaniec. Giń. Chodź tu. No, giń. Jakiś aura w ogóle przywołał, która nam zabiera życie. Dobra. Jeszcze tu sporo skrzynek. Ale nie za bardzo jest w nich co zbierać. Klikniemy A i postać się sama zajmie. Wszystko zbierze. Testosteron. Wszystko nie dla nas. Szkoda. Dopiero mamy dwie części ekwipunku i pierścienia. Ale to nie szkodzi. Okej. Okay. Uwolniliśmy ją, ona sobie po... przeteleportowała się do tych swoich... do tej swojej szkoły, bo ona była uczennicą. A my wychodzimy i idziemy teraz gdzie? Chyba do tutaj znowu. Trzeba się wrócić, zażarta nienawiść, gdzie jest kowal. I myślę, że jak zrobimy ten... te questy nasze oddamy, to... Aha, znamy level. To pójdziemy dalej do... tam na arenę. O. Rzezi mieszek. Aha, tu jest teleport, więc będziemy szybciej. Patrzcie. Teleport prowadzi tutaj akurat. I tak blisko jesteśmy. Znowu pierścionki. Co, nie mają nic z domu, tylko pierścionki. Czy on jest lepszy od jakiegoś naszego? 2 na 4, trucizna. Będzie lepszy. Dobra, i gdzie jest kowal? Też tu jest gdzieś niedaleko będzie. Aż tak tutaj na dół trzeba zejść, dobra. Miałem dodać do levela, nie dodałem. Dobrze. Co sobie dodać? Nie pamiętam, czy mówiłem już o tych umiejętnościach, ale charyzmy nie będę dodawał. Umysłowej regeneracji chyba też nie. Najbardziej będę dodawał w siłę i wytrzymałość, żeby nasz krasnolud był takim tankiem. I w ogóle. Dobra, wodzenie toporem. Może znowu ten żyzna fizyczna, bo już... nie, że nie dajemy rady, ale... lepiej zwiększyć sobie obronę i życie. A i sprzedajmy jeszcze te rzeczy tutaj. No, to jeszcze zostawimy. To jest jakiś pomnik? Oberża pod tańczącą serafią. No dobrze. Aha, i tutaj chyba nie klikałem na ten. Nie klikałem, dobrze. Kowal. Ach, dziękuję, bla bla bla. Miecz maskaryjański. Przycinek. I to jest lepszy z mieczy na początek chyba. Jeden z lepszych mieczy. Ten kolor różni się trochę od tego koloru, ponieważ to są jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, jeszcze takie inne unikatowe przedmioty. I to jest jeden akurat z takich przedmiotów.
przecinek. Może go ulepszymy jakoś. Tylko nie wiem, czy będzie lepiej go ulepszyć pierścieniem, czy może u kowala. Zaraz zobaczymy. O, teraz jak mamy kowala, uwolniliśmy, to on będzie już tutaj w Belvelue. Belvelue? Whatever. Dobra. I możemy go ulepszyć. Tutaj swój kowal ma... kowal ma swoje umiejętności, takie bonusy. I ogólnie to jest bardzo fajne, bo 12% do atak, atak 6. Co tam jeszcze potem powiem. I wszystkie rodzaje obrażeń plus 5% obrażeń. No i trochę płacimy i mamy zbroję. Znaczy ulepszoną rzecz. Myślę, że to będzie dobry wybór, bo na razie mamy za słabe pierścienie, żeby coś w ogóle działać z nimi. Potem są fajne, bo na przykład mają obrażenia 20 na 30, to już jest sporo. Ludzie dają więcej na przykład ataku. Dobrze. No i to fajnie się teraz świeci, bo jest jakiś chyba magiczny, tak, obrażenie broni od magii, taki na niebiesko rękojeść się świeci. Dobrze, to przejdziemy sobie boczkiem. O, a tu jest w ogóle goblin. Co on tu robi? Aha, Mahita. Kurka sobie tam łazi. Jest tu coś? Złoto. A ja myślę, że pójdziemy sobie wreszcie tutaj. Za króla i ojczyznę. Odgłosy lasu w mieście, bardzo ładnie. Pójdziemy sobie dróżką tędy. Tu będzie sporo goblinów. Jak wszędzie. Rzeczywiście dobry ten przecinek. Nie wiedziałem, że będzie aż tak dobry. A nie, w sumie to są przeciwnicy je pierwszy poziom, to co się dziwić. Co ja się dziwię. A masz jeden doświadczenie, chyba nawet nie będę ich bił. Dwa. Jak nie atakują, to nie będę ich bił. No, a tych mogę już bić. Mamy budki akurat dla nas. I nasz bohater już nie chodzi boso. Prędkość plus 5, obrona. Dobra, idziemy. I to było gdzieś tutaj, tak? I tutaj, jak już to, skoro tu jesteśmy, to sobie zrobimy szybko quest, bo jest banalny. Już go na pamięć znam. Bierzemy od tej babki i tutaj jest zaginiona siostra między drzewami. Ukryła się, nie wiem dlaczego, jest, w dodatku jest niemową. Dobrze. Idziemy. I mamy zamroczenie. To jest akurat też fajny quest, który dodaje nam takie współczynnik do ataku. Berserker i prędkość ataku, czyli taki fajny skill, czar. Może go nawet zamienimy za rządza, bo akurat zarządza mi nie dała zbyt wiele do tej pory. Co? Dobra, sprzedajemy, bo nie zamierzam używać w ogóle. Fajnie wygląda. Toporek. W ogóle nie zamierzam używać siekaczy, czyli tych małych sztyletów. To chyba też sprzedamy, chociaż badanie toporem. Nie, on jest lepszy. Tu tego sprzedamy, tego tu założymy, a to chyba też sprzedamy. I tutaj jest taki przycisk sortuj przedmioty, możemy sobie szybko posortować. Jak mamy bałagan. Jakiegoś przeciwnika widzę. No, całkiem ciekawy. Dobre. Fajny toporek.
sporo goblinów. Ale my już jesteśmy tacy dobrzy. Że tak dużo nam, tak dużo przeciwników już nie stanowi problemu. Aha, tu nie ma questa, to po prostu jest taki. Przechodzimy dalej. No i tak naprawdę idziemy tu, ale to jest tylko 1/5 drogi. My idziemy tam. Dobra. O, i tu jest tak następna skrzynka. Tu nie dałem akurat nic, ale jakbyśmy dali tam, to... To by był... Jakbyśmy dali tam przedmiot w tamtym mieście, to on by się tutaj pojawił. No, wiecie, o co chodzi. Posłaniec. Tu jakiś... Mieliśmy dać jakiś... list. No to go oddajmy. Ostrze Bahamuta. To jest największy ból w Sakredzie, kiedy dostajemy coś z seta, ale nie dla siebie. Dla mrocznego elfa akurat. Patrzcie, jakie to jest srebrny wilk. Patrzcie, jakie to jest dobre. Większość broni z seta jest właśnie taka. Ja sobie to zostawię, może dam to komuś. Bo jest akurat taka możliwość, że możemy na przykład przenieść przedmioty nawet przez internet. Jak gramy, to bierzemy na postać, jak eksportujemy i wtedy będziemy mieli to na w ekwipunku i potem w grze wrzucamy i ktoś będzie miał. No, takie fajne nawet, jak ktoś gra inną postacią, wasz kolega, to wtedy bierzecie to, dajecie mu, się cieszycie. Dobra, ale ja myślę, że to będzie koniec już tego odcinka. Jeszcze wam pokażę może eksportowanie postaci. No. Tu już mam sporo. Może nie sporo, tylko kilka postaci. Te postacie są już od początku z dodatkiem podziemia, bo żeby zagrać w ogóle w kampanię podziemia, trzeba mieć przynajmniej 25 level, więc jak od razu nie możecie zagrać, a dzięki temu, że tu są dwie postacie takie już od początku, możecie to zrobić. Ale ja sobie może odpiszę na tym starym na tym starym krasnoludzie, co gram na przez internet. To jakiś jest Mac Fireball. No i nadpiszemy tutaj 15 FPS, jejo. Dobrze, i może jeszcze sprawdzimy Quick Save, czy to akurat, czy na pewno to działa. Kiedy ma F9. Tak, to na pewno jest F9, to jest Quick Save. Dobrze, ale to już będzie koniec tego odcinka. Ja was zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania, oglądania oczywiście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!